Siemano! Witajcie, słuchajcie, w najnowszym odcinku. I dzisiaj przychodzimy do Was z takim odcinkiem specjalnym. Jeśli Wam się spodoba, to możliwe, że zrobimy również kolejny odcinek z tej serii. Jak się w ogóle pobudziłem, nie wiem dlaczego. Pomimo tego, że jest 22. Tak, jest 22, jak tu nagrywamy, ale oczywiście jestem nocnym stworzeniem, więc o tej godzinie mam najwięcej energii. I o co chodzi w tym odcinku? Będziemy oceniać jakby stylówę, stylizację innych youtuberów, ale również siebie nawzajem. Każdy z nas wybrał parę zdjęć swoich oraz parę zdjęć danych jakichś tam influencerów, youtuberów. Ja wybrałem chłopaków, Ola wybrała Ola. Ola. Ola, czyli Ola. Cały czas Ola, zakochany jestem. No i będziemy sobie nawzajem przesyłać, a ta druga osoba będzie oceniać w skali jakiej. Znaczy mi się wydaje, że to tak, że najpierw powie parę słów, zdań o danej osobie, a potem oceni w skali, no od 0 do 10 mi się wydaje. No dobra, to co, lecimy? Lecimy! Juhu! Ale to sada, robimy tak, że najpierw wysyłamy, w sensie może tak zróbmy na przemian. Dobra, słuchajcie, to co, ja pierwszy wysyłam? Dobra, wysyłaj mi. To może zacznijmy od takiego casual looku. To tu jest? O, znam tego typa. No, on jest niezły, nie? Idzie sobie, ale samego zdjęcia mam nie oceniać, tylko samą stylóweczkę, tak? No, jest taka swagowa, taka na topiku. Ja nie wiem, jak to się teraz mówi w młodzieżowym slangu, ale no taka trendy. Oceniłabym ją, kurde, no taka TikTokowa, tak mi się z TikTokiem. No, trochę tak. Nie? Inspirowałeś się? Cześć. Nie, tym się chyba nic nie inspirowałem, po prostu podobało mi się to, że i ta bluza, i te spodnie mają tak po bokach pasy, no. No, i to się tak fajnie złożyło. Ale bym ją oceniła na 9. O, dobrze, to teraz czekam na twoją foteczkę. Okej. Okay. A i wy w komentarzu również oceniajcie te zdjęcia w takiej kolejności jak my. Po prostu piszcie 1 i na przykład 10, 2 i na przykład 3. Ale tam będzie numerków w komentarzu? Będzie, będzie, ale ja lubię, jak oni komentują. No dobra, to ja też ci wyślę w takim razie siebie. Też pamiętam tą fotunię. Ja w ogóle bardzo ciada lubię w tych spodniach. Tak? Uważam, że one są cute. A nie poszerza mi to mojej pupci? Ale ja lubię, jak masz poszerzoną pupcię. Nie no, generalnie jest tutaj wszystko ładnie, moim zdaniem, dobrane kolorystycznie. Te spodnie mają też taki fajny pasek, nie? Ale ten pasek jest w ogóle wbudowany. No, one są fajne. A różowe skarpety pasują. No, różowe skarpety pasują do tego pastelowego ciuszku. Ja pamiętam, że je założyłam po to, żeby mieć jakiś różowy element, no, bo miałam różowy Instagram. Ona jest taka casualowa, ale są dobrane rzeczy. Ja bym ją ocenił 8 na 10. Powinno być 10, nie no dobra. Nie no, ja się domyślam, że tam są jeszcze inne stylizacje. Lepsze są. Ona jest bardzo ładna, ale to widziałem jeszcze ładniejsze na twoim. Aha, no dobra, to teraz ty mi. Chyba kojarzę. No to jest Filip Szyc. Ale akurat zrobił dziwną mimikę. No zrobił dziwną mimikę, ale bardziej chodzi o jego stylizację, nie? Podoba mi się bardzo, ja lubię takie, jak facet ma. Tylko nie wiem, czy te jeansy są obcisłe, chyba tak. Chyba tak, no. A lubię obcisłe, porwane jeansy, białe buciki i koszulę. No, nieźle wygląda. Chociaż ta koszula mogłaby mieć troszkę inny kolor. No ale ocenię tak na... No 10 chyba, naprawdę, w moim no, stylu totalnie. Ja osobiście, gdybym mógł oceniać, też bym oceniał na 10. I tak jak całego Filipa. Okej, okay, pozdrawiamy. Dobrze, teraz ty. O wow, ale kto to jest, jakaś zagraniczna gwiazda? Miały być same polskie. Nie no właśnie, Polska nie kojarzysz? Polska, 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 marsz, marsz Dąbrowski. No, po pierwsze muszę przyznać, że w ogóle ja robię to zdjęcie, tak by the way. No, nie powiesz. No, ja robiłem. I to w zasadzie było, ale to jest w ogóle śmieszne, bo to było w zasadzie w tym samym miejscu, co ja to swoje pierwsze zdjęcie wrzuciłem. No, prawda? Tak, bo to jest centrum Bemowo, no. Ale to było w tym samym czasie? Nie, bo tamto mi zrobiła Paulina, a to zrobiłem Anielce. Nie no, ja to zdjęcie oceniam 10 na 10, ta stylowa jest wyje. Zaje. No. W sensie taka naprawdę... American. A ona ma tam pod spodem coś? Tak, ona chyba ta... Nie.
Chyba miała takie spodenki krótkie, mi się wydaje. Ale ta bluzka, ona i tak była taka długa, prawie do kolan, więc to była taka bluzko-sukienka, nie wiem jak to nazwać. No dobra, lasko, słuchaj, to teraz ja tobie wysyłam w takim razie. Czekam. Czekamy my też na wasze tutaj oceny. No ciekawe, że będziemy podobne. A to teraz ja znowu, tak? O, znowu ten typ. Lubię to zdjęcie. Ja też. To jest w ogóle moim zdaniem te... Te zdjęcia są jedne z moich ulubionych na moim Instagramie, jak mam być szczery. Czasem sobie do nich wracam i na siebie patrzę. A, tu jest ta czarna kurtka. Tak, Oli. Za bardzo tam nie widać. Nie, no to jest E-boy, to gdzieś E-boy, no. Leci. Nie, to, że chce się pod mnie podlizać. Ale bardzo, bardzo mi się to podoba, bo to jest takie... To jest męski styl, ale on ma jednak taki... No ma takie... Kobiecego. A ja jednak lubię tak... Lubię kobiecych facetów. To zdjęcie było fenomenalne. Daj spokój. Ach, staw. A nie, myślałam, że też masz taki kolor jak tutaj. Znaczy, tobie w ogóle jest bardzo dobrze w takich pastelowych kolorach. Właśnie takich żółci, jasne, zieloni, nie? No. No, to zdjęcie generalnie oceniam 10 na 10. Ale... Kurde, takie dobre zdjęcia bardzo często wychodzą przypadkowo, nie? No, często tak jest bo bardzo. Bo jak przypozujesz, to często to wygląda no, sztucznie. No, ale nie, w ogóle ta naprawdę stylizacja pasuje mega do ciebie. I naprawdę jest sztos, dlatego daję ci tu 10 na 10. Dziękuję, teraz ty. Kojarzysz tego gościa? O, ten typek. Ja mam tą typiarę właśnie. Tak, to się dogadaliśmy. Te klapki. Nie wiem, o co chodzi. Też nie wiem. Znaczy, to może nie patrzmy na te klapki, bo może on tak założył po prostu je w domu. Nie wiem, w jakiej sytuacji było zrobione to zdjęcie. Podoba mi się każdy, jak to się mówi? Element? Tak, z tej stylizacji, ale oddzielnie. No. Nie wszystko razem. Płaszcz jest zarąbisty. Już widzę Billa mojego w nim. Spodnie też są spoko. Takie w ogóle mi się wydaje, że na przykład... Twój Bill to jest taka stylowa nawet dla twojego Billa spoko. No, trzeba za tymi klapkami oczywiście. Ale i takie spodenki, widzę go w tym na przykład. 6. No, ja też bym chyba tak ocenił to zdjęcie. Sorry, Freeze. Sorry, Freeze. Okej, teraz leci jego laska. To dajesz. Znaczy, generalnie na pewno plus gigantyczny, jeśli chodzi o stylizację. Za ten ciuch taki błyszczący, mi się mega podobają takie rzeczy. Ale natomiast moim zdaniem ta czapka w ogóle nie pasuje do tego. Nie, czapki są teraz takie modne. Wiem, że są modne, ale w sensie wiesz, gdyby ona na przykład miała jakiś też neonowy ten, to pasowała. A tutaj coś mi nie gra. Inny kolorek. Tak, dlatego mimo, że tutaj ona w ogóle Weronika na imię? No, ale ona ma taką fajną buzię. Taką no, buzię ma ładniutką. Ładną, no. Nie? Ale ja bym jej tutaj dał... Bez czapeczki i z czapeczką, powiedz. Bez czapeczki, gdyby nie miała czapki, to by dostała 9, z czapeczką dostała 7. O, znowu ty, o, lubię to zdjęcie. Też bo lubię. Lubiałam te włosy. Lubiałaś? No niedługo... Lubiałam je. O, w ogóle możecie napisać w komentarzu, jaki mam kolejny kolor pofarbować, bo będę niedługo farbował, bo już mi się trochę odrosty robią. Ale patrz, specjalnie wysłałeś obcisłe jeansy z dziurzami. Przecież ja na przykład nie jestem fanką neonów. Na pewno u siebie. Do innych osób to może pasuje, ale nadal mi się no ale z tymi neonami jest tak trochę, że te neony czasem do niektórych osób pasują, a czasem nie. Ja na przykład uważam, że do mnie pasują. Ale no właśnie ciebie... kolorową pasteczką, no, ja jestem bardziej taką pastelową. Stonowaną, no. No dobra, daję ci 9, bo mimo wszystko fajnie to ze sobą wszystko spogra. No, też mi się podoba to zdjęcie. Chyba każde to twoje zdjęcie się podoba. No, też w tym jest. Wow! To jest stylizacja. Ale mam tą stylizację ocenić jako taką modową. No. No to 1 na 10. Nie no, generalnie nie wiem jak mam to ocenić. Ale bo to wiesz, że był taki modny trend. To jest trend, no wiem o tym. Znaczy ja generalnie osobiście za bardzo nie rozumiałem, o co chodziło w tym trendzie. Ta poduszka była jako sukienka. No wiem, że jako sukienka, że koronawirus, że siedzisz w domu i przykrywasz się tym. No.
Ale tak w pewnym momencie, nie wiem czy zauważyliście na Instagramie, co drugie zdjęcie było takie i troszeczkę było ale takie... Ale niektóre laski tworzyły naprawdę, na przykład długa taka niebieska ta poręczka, tak, niebieskie buciki, niebieska torebeczka, naprawdę super niektóre dziewczyny się przykładały do tego. Nie no, jeśli chodzi o taką stylizację na ulicę, to 1 na 10, ale a, za... Do sypialni? Ale do sypialni to 10 na 10. Ooo, tylko wiesz, że z tyłu kolutka jest. No wiem, dlatego do sypialni na 9 na 10. Okej. Okej. Teraz ty. Teraz ja, dobra, to wysyłam. W sensie taki... Taki trochę w stylu Oli. Tak, w stylu no. Oli, no. Nie, mi się na przykład bardzo jego podoba styl. Jest taki nowoczesny. A ja nie wiem, jak on się ubiera. W zdjęciu mi się osobiście... Podoba w ogóle ta bluzka, jest taka fajna, szeroka. No właśnie mi ta bluzka no, się nie podoba. Nie podoba ci się? Dlaczego? Spodnie są super, buciki też, a ta bluzka taka... Ale czemu ci się nie podoba? Mogłaby być obcisła. Ty lubisz obcisłe, ja to lubię jednak jak na górze jest takie wiszące. Luźniutkie? Luźniutkie, no. No ale spoko całkiem, oceniam na 8. No, dobrze. Mamiku! Mamiko! Pozdrawiamy, w ogóle ona jest... Bardzo ją lubię. Prywatnie w sensie. Jest... Ona jest w ogóle bardzo fajna i bardzo ładna. Tak, dokładnie tak. I jeszcze jakaś... A my lubimy fajne, ładne osoby. I też mądra laska. No, mądra. Dobra, generalnie tutaj szacun za napis na bluzce, Girl Power. No, trudno tak naprawdę trochę ocenić tą stylizację z tego tytułu, że to jest jakaś taka basenowa widać, że na basen. Sportowa. Sportowa, ale biorąc pod uwagę, że mimo wszystko, że tutaj do siebie pasują te takie czerwone elementy ze sobą. Chyba komplecik chyba. Chyba nie? Komplecik, no. Plus te włosy. Ale one są chyba doczepione, nie? Chyba doczepione. W każdym razie ja tutaj oceniam ją 8 na 10. Okej. Dałbym 9, gdyby tu był jakiś dodatek pod tytułem na przykład okulary. Albo kolczyki. Albo kolczyki jakieś, coś w ten deseń, żeby coś tam jeszcze działo. A lubię, że te spodenki są tak podwinięte. Zawsze tak chciałam też sobie nosić, tylko że mam troszkę uda za duże. Znaczy generalnie te spodnie, ja je bardzo lubię, ale one były troszeczkę z okresu, kiedy byłem trochę bardziej grubszo. I one są trochę dla mnie za bardzo szerokie w tutaj. Ale je generalnie lubię, bo są takie przyjemne i czasami nie chodzę. Ale ta stylówka mi się trochę kojarzy z kowbojem. Kowbojem? Mi to się bardziej kojarzy na jakieś takie lata 80. Coś a taki design bardziej, no. Stranger Things. Tak. O właśnie, Stranger Things stylowano. Nie, no to daje 10. A, jak Stranger Things, 10. No niezłe jest. Napiszcie, która wam się najbardziej podobała u nas. Tak, z naszych. Dobra. Ale teraz leci moja ostatnia. Jumpers. Nice. A kto po pierwsze robił to zdjęcie? Nie wiem. Taki jeden robi większość moich fot, no. Większość twoich, Anieli, więc Pauliny, Oli! Nie no, ta stylowa, słuchajcie, w ogóle ten sweterek. Sweterek, dresik. Dresik jest sztosowy. Bardzo fajne buty generalnie, no. Które bardzo pasują do tego. Troszeczkę są za duże chyba, mam wrażenie. Nie. 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 Ale ja trzymam białe fila. O co ci chodzi? Nie no tak, ale to nie są fila tylko Adidasa. A. La la la. Założyłam jakieś buty, co były na wierzchu. Moje. Ale nie, generalnie jakby te buty i ten dres 10 na 10. No i słuchajcie, to już wszystko w odcinku. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jaka jest wasza punktacja, jeśli chodzi o te stylówki. Zostawcie dużo kciuków w górę i udostępnijcie ten film, bo jak będzie dużo kciuków, to nagramy kolejne. Możecie też w ogóle podsyłać nam, o, niech nam podsyłają na adres mailowy dostępny w opisie jakieś zdjęcia, to my je może albo ocenimy. Albo na Instagrama priwa. Albo na Instagrama. Instagram. Tak, nasz Instagram, wysyłajcie tam stylówy różnych influencerów, polskich, może zagranicznych, a my w kolejnych odcinkach będziemy nagrywać wasze wybory, to będzie niezłe. Tak, i będziemy oczywiście podchodzić do tego raczej pozytywnie, bo to ta seria, znaczy ta seria, no ten film nie powstał po to, żebyśmy z kogoś się śmiali, jak się ubiera, tylko właśnie pokazali, jak wszyscy różnorodnie wyglądają i pewnie też dobierają stylizację do zdjęć, tak jak my. Dokładnie tak. Ja też obstawiam, że się ubierając tak kolorowo nie podobam się wszystkim, zwłaszcza w tym zrytym kraju i w tych zrytych czasach, ale no cóż, no taki mamy klimat, słuchajcie. No, a jeszcze chyba kogoś pozdrowimy, co? Tak, koniecznie. Barty znajdzie jakiś zaraz filmik, skomentuje. Tak, a ty możesz zrobić, powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby być pozdrowionym.
jeżeli chcecie być pozdrowieni w następnym filmie, to musicie skomentować ten film hashtagiem stylizacja. A możliwe wtedy, że wybierzemy wasz komentarz i po prostu go przeczytamy i pozdrowimy was. Więc każdy ma takie same szanse. Dobra, więc ja mam tutaj, słuchajcie, Paulina Królik. Możesz przeczytać. Super film, proszę pozdrówcie mnie na następnym filmie, please. I właśnie cię pozdrawiamy, Paulinko. Tak, Paulina Królik, serdeczne pozdrowienia. Powiedziałaś, co trzeba zrobić? Tak. Hashtag? Jaki był hashtag? Już nie musisz tego powtarzać. Udostępnij komentarz. My się żegnamy, bo już jest 23 i śpimy idziemy tutaj. Spać. Ja śpię szczególnie, oczy mi się zamykają. To my już idziemy spać, może nagramy spanie. No dobra, to pa! Pa.